Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie ogólnie o krajach oraz wioskach. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, w większości zamieszkujący piękny kraj, którym jest Polska. Uniwersum Naruto rozgrywa się na fikcyjnej planecie niebieskiej o nazwie Ziemia, która posiada co najmniej jeden kontynent, który dodatkowo jest podzielony na kraje, a te kraje jeszcze na wioski. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam przedstawić wszystkie kraje i ich wioski i w miarę możliwości to, czym się charakteryzowały. Zaczynajmy. Historii Kaguyi i początków Ziemi nie będę tutaj przedstawiał, bo uważam, że to nie jest istotne w końcowym efekcie wyglądu świata w Naruto, przynajmniej w kwestii wiosek i krajów. W kwestii ninja już owszem, natomiast należy wspomnieć o tym, że zostało nam przedstawione chociaż w małym stopniu, jak rozwijał się ten świat, chociażby za sprawą Hashiramy. Najlepszym punktem zaczepienia będzie chyba era walczących państw. Wtedy kraje były jeszcze stosunkowo małe i zatrudniały klany do walki o ziemię. Takimi klanami były chociażby Uchiha i Senju, którzy walczyli ze sobą przez lata, co doprowadziło do tego, że średnia długość życia tych najemników wynosiła zaledwie 30 lat. Wtedy też główny przedstawiciel tego klanu Hashirama Senju zaproponował traktat pokojowy, który finalnie zaakceptował Madara Uchiha, który również był w tamtym czasie przedstawicielem ich klanu. Te dwa klany sprzymierzyły się z krajem ognia, aby założyć pierwszą w historii wioskę Shinobi, znaną nam jako Konohagakure. Z racji tego, że ten pomysł był bardzo rozsądny, ale również niebezpieczny dla innych, to poszli oni ich śladem i również w innych krajach powstały najróżniejsze wioski. Po jakimś czasie doszło do tego, że wiosek było już naprawdę sporo, ale jeśli chodzi o kraje, to najbardziej wyróżniała się piątka z nich, a mianowicie kraj ziemi, kraj błyskawicy, kraj wody, kraj wiatru i kraj ognia. Każdy z nich został nazwany po tym, jaka natura czakry dominowała w tym kraju. Dodatkowo każdy kraj działa jako oddzielny byt polityczny, w którym rządzi daimyo, władca całego kraju. Są oni najważniejszymi osobami w całym kraju i stoją najwyżej w hierarchii politycznej. Następnie władcami wiosek są generałowie, którzy zajmują się sprawami shinobi. Wśród nich znajdują się też kage, ale ten przydomek przysługuje jedynie władcom najsilniejszych wiosek z pięciu wielkich krajów shinobi. Kraje te otrzymują równowagę przez większość czasu tylko dzięki sile, a traktaty pokojowe, które są podpisywane okresowo, zazwyczaj wcale nie są respektowane i w zasadzie można je od razu wyrzucić. Większość wiosek zarabia na szkoleniu ninja i wysyłaniu ich na najróżniejsze misje za opłatą, od pilenia ogrodu do ochrony ważnych jednostek. Dosyć o polityce i gospodarce, lecimy z wioskami i ich krajami. Kraj Ognia. Jest jednym z największych i najpotężniejszych krajów i jest on krajem głównej obsady anime. Jej liderem jest oczywiście Daimyo Ognia, to właśnie tutaj powstała pierwsza wioska, Konohagakure, dlatego też od tego kraju i wioski zaczniemy naszą listę. Kraj Ognia nie jest co prawda największy pod względem terenu, ale posiada największą wioskę ze znanego nam świata i właśnie do niej teraz przejdziemy. Konohagakure. Dosłownie można tę nazwę tłumaczyć jako wioska ukryta w liściach drzew i znajduje się ona w kraju ognia. Jej władcą był Hokage, których łącznie było siedmiu. Infrastruktura kraju jest zbudowana w większości z drewna, do której w wielkim stopniu przyczynił się Hashirama Senju. Pomimo bycia tak potężną wioską, była uznawana za jedną z najspokojniejszych i najstabilniejszych, która co prawda brała udział w różnych wojnach, ale sama raczej ich nie wywoływała. Posiada również specjalny protokół awaryjny na wypadek, gdyby kiedykolwiek była atakowana. Punkt pierwszy tego protokołu brzmi: eliminuj wrogie jednostki. Punkt drugi: jeśli faza pierwsza jest niemożliwa, ewakuuj cywilów do najbliższego schronu w wiosce. Punkt trzeci: użyj wszystkich sił, by wyeliminować przeciwnika, wykorzystując przewagę znajomego terenu. Tę wioskę zamieszkiwało aż 18 klanów, a były nimi Aburame, Akimichi, Hatake, rodzina Hoki, Hyuga, Inuzuka, Kohaku, Kurama, Lee, Nara, Onikuma, Sarutobi, Senju, Shimura, Uchiha, Uzumaki, Yamanaka oraz klan Tenmy Izumo. Wioska Hacho. Leży ona na skraju granicy kraju ognia i jej liderem jest Disonasu. I to wszystko, co mogę o niej powiedzieć. Wioska Kisaragi. Wioska leżąca na południe od Konohy była przedmiotem ataków bandytów, którzy zawarli sojusz z klanem Shirogane w celu poszukiwania duchowych kul. Wioska Tonika.
to wioska położona na obrzeżach granicy Kraju Ognia. Wioska ta została zniszczona przez Kabuto, który chciał podbić dziurę w celu przeprowadzania tam swoich eksperymentów. Mieszkańcy walczyli do ostatnich sił, jednakże nie byli w stanie obronić swoich domów przeciwko wskrzeszeńcom Kabuto. Jedynym znanym liderem był szef tej wioski, którego imienia nie znamy. Kraj Ziemi. Znajduje się na północny zachód od Kraju Ognia. Jego liderem jest oczywiście Daimyo Ziemi. Kraj ten składa się głównie z opuszczonych skalistych obszarów, a jego granice biegną wzdłuż skalistego pasma górskiego, które blokuje komunikację z innymi krajami. Wiatr wiejący z północy potrafi przelatywać przez te góry i przenosić małe skały do sąsiednich krajów i jest to zjawisko, które nosi nazwę deszcz skał. Iwagakure. Dosłownie wioska ukryta w skałach, znajdująca się w kraju ziemi. Jej władcą jest Tsuchikage i było ich czterech w historii. Jak to w kraju ziemi, to i tu wioska jest ukryta pośród najróżniejszych pasm górskich, które stanowią dla niej istną twierdzę. Cała infrastruktura jest tu naturalnie zbudowana ze skał i kamieni, które wyglądem przypominają wieże połączone siecią mostów. Tutejsi ninja są znani z twardych jak skała postaw shinobi, gotowych iść na samobójczą śmierć, jeśli otrzymają taki rozkaz. Przez lata pomiędzy tą wioską a Suną doszło do wielu konfliktów, co spowodowało, że wrogość pomiędzy wioskami została głęboko zakorzeniona. Również drugi Tsuchikage oraz drugi Mizukage stoczyli kiedyś walkę, w której nawzajem się zabili. Podczas II Światowej Wojny Shinobi walczyli z Konohą oraz Suną na terenach Amegakure, natomiast podczas III Wojny Iwagakure walczyła z Konohą na terenach Kusagakure, a nawet wygrywali tą wojnę, jednakże po zniszczeniu mostu Kanabi wraz z pokonaniem przez Minato 1000 Shinobi Iwagakure poddali się i zakończyli konflikt. Nawet w czasach pokoju Iwagakure i Tsuchikage działali z cienia przeciwko innym wioskom, zatrudniając przykładowo Akatsuki do wykonywania misji, których sami bezpośrednio nie mogli wykonać. Jak widać, jest to wioska bardzo konfliktowa i raczej poddająca się tylko w ostateczności. Jedyny klan, który znamy z tej wioski, to klan Kamizuru. Kraj Błyskawicy. Znajduje się na półwyspie na północny wschód od Kraju Ognia. Jego liderem jest Daimyo Błyskawicy. W tym kraju znajduje się wiele gorących źródeł, a na zachodniej granicy kraju znajduje się duża pustynia. Kumogakure. Dosłownie wioska ukryta w chmurach, znajdująca się w kraju Błyskawicy. Jej władcą jest Raikage, których łącznie było pięciu. Położona jest na paśmie wysokich gór i jest dosłownie ukryta w chmurach. Podczas pierwszej wojny shinobi byli przeciwnikami Konohy, na której Kinkaku i jego 19 kompanów zabiło drugiego Hokage. Podczas trzeciej wojny shinobi również walczyli z Konohą, jednakże tym razem nikt znaczący w tym konflikcie nie został zabity. Podczas gdy traktat pokojowy pomiędzy wszystkimi wioskami zawierał wpis o ograniczeniu budżetu wojskowego i zmniejszeniu liczebności sił w czasie pokoju, Kumogakure za nic sobie go miało i potajemnie zwiększało przewagę w razie tzw. W. Wśród wszystkich wiosek to Kumogakure posiada najlepszą technologię do kontrolowania ogoniastych bestii, a nawet zbudowali w tym celu specjalną świątynię. Znane klany tej wioski to Yutsuki i Chinoike. Kraj Wody. Składa się z wielu wysp, z czego każda ma swoje unikalne tradycje. Znajdują się one na wschód od Kraju Ognia. Jego liderem jest Daimyo Wody. Pod względem terenu jest najmniejszym z pięciu wielkich krajów, a pogoda tam jest zazwyczaj chłodna. Wyspy są pokryte mgłą. Kirigakure. Dosłownie wioska ukryta we mgle, znajdująca się w Kraju Wody. Jej władcą jest Mizukage i było ich łącznie sześciu. Oczywiście nazwa mówi sama za siebie, dlatego ta wioska jest dosłownie wiecznie otoczona gęstą mgłą, a w dodatku jest otoczona górami, co powoduje, że jest niezwykle trudna do odnalezienia przez cudzoziemców. Budynki w tej wiosce mają cylindryczny kształt. Tak jak już wspomniałem przy Iwagakure, drugi Mizukage i drugi Tsuchikage kiedyś walczyli ze sobą i zabili się nawzajem. W tej wiosce panuje system kastowy, czyli jest to zamknięta warstwa społeczna, do której przynależność jest dziedziczna. Najwyższą rangą zatem byli ci, których rodowód wywodził się z Kirigakure, następnie byli sojusznicy tych rodzin, a najniższa kasta składała się z członków rodziny, które zostały pokonane w bitwie i włączone do wioski. Ta trzecia kasta najczęściej była wykorzystywana do niebezpiecznych misji. Wioska też zyskała nazwę Krwawej Mgły, ponieważ w Akademii Kirigakure uczniowie chcący ją ukończyć musieli walczyć na śmierć i życie i jedynie ci, którzy przeżyli, mogli awansować do szeregów ninja. Ogólnie wioska ta podupadała, korupcja nękała rządzących, władza była dla wielu najważniejsza, nawet sławni mistrzowie miecza opuszczali wioskę, a czwarty Mizukage był manipulowany.
W Kirigakure również najczęściej praktykowano polowanie na ludzi z Kekkei Genkai, ponieważ obawiano się ich skuteczności w walce, dlatego wybili klan Kaguya czy Yuki. Sytuacja zaczęła się poprawiać wraz z rządami tam 5 Mizukage, a w Boruto jest nawet bardziej zaawansowana niż Konoha. Znane klany tej wioski to Hoshigaki, Hozuki, rodzina Karatachi oraz Yuki. Kraj Wiatru jest drugim najbardziej znanym krajem w Naruto. Znajduje się na południowy zachód od kraju Ognia. Jego liderem jest Daimyo Wiatru. Kraj ten jest dość spory, ale składa się głównie z pustyń, a przez to, że tam rzadko pada, to mieszkańcy mieszkają w wioskach w okolicy oaz. Mimo, że jest trudnym miejscem do życia, to posiada liczną populację. W przeszłości prowadzili wojny z krajem Ognia, ale teraz są w dobrych stosunkach i odbywa się pomiędzy nimi wymiana handlowa. Tsunagakure. Dosłownie wioska ukryta w piasku, znajdująca się w kraju wiatru. Jej władcą jest Kazekage, których łącznie było 5. Z racji, że jest otoczony przez pustynię, to raczej rzadko ktoś zapuszcza się w ich tereny. Tsunagakure leży w ufortyfikowanej dolinie za skałami, które ma tylko jedno wejście w postaci szczeliny, co powoduje, że jest niezwykle trudne do ataku z ziemi. Shinobi tej wioski stawiają wypełnianie misji ponad swoim życiem, dlatego są bezwzględni w ich wykonywaniu. Nawet jeśli porażka jest pewna, to zrobią wszystko, aby uprzykrzyć życie przeciwnikowi. Tak jak wspomniałem przy Iwagakure, tak i powiem tu, że Suna miała wielokrotnie konflikty właśnie z wioską ukrytą w skałach, co doprowadziło do nienawiści pomiędzy tymi wioskami. Podczas II wojny Suna walczyła głównie z Konoho i w tych bitwach Chiyo często próbowała zatruć wrogów, ale Tsunade przeciwdziałała tym truciznom. Również to tutaj wskutek wielu badań powstały takie formy walki jak walka za pomocą marionetek. Po III światowej wojnie Daimyo Kraju Wiatru zaczął zlecać misję dla tańszej Konohy zamiast Suny, przez co wioska miała problem z funduszami. IV Kazekage postanowił więc sprzedawać złoty pył w celu nadrobienia strat, niestety to nie wystarczało. Znane klany tej wioski to Shirogane, Kazekage oraz rodzina Hoki. Wioska Ceramiki. Mała wioska znajdująca się w kraju wiatru, niedaleko kraju rzek. W przeciwieństwie do norm w tym kraju, ta wioska była dobrze zalesiona. Oczywiście słynęła z ceramiki, którą tworzono z gliny pozyskiwanej z okolicy. Jej liderami byli Masho oraz Gosho. Kraj Żelaza. Jest lodowatym, ośnieżonym krajem położonym pomiędzy trzema górami zwanymi Trzema Wilkami. Nie znamy jego położenia na mapie. W przeciwieństwie do innych krajów, które walczą za pomocą shinobi, w kraju żelaza armia składa się z samurajów. Jest też miejscem, w którym często odbywały się spotkania dyplomatyczne jako neutralny teren. Kraj śniegu. Jest raczej chłodnym miejscem, a zima tam trwa cały rok, pokrywając ląd śniegiem i lodem. Również nie znamy jego położenia na mapie. Ten kraj głównie był pokazywany w filmie i pod jego koniec jeden z bohaterów wyjaśnia, że dzięki badaniom i ulepszeniom generatora ciepła znajdującego się właśnie w tym kraju, może on zostać krajem wiosny. Ten kraj jest również bardzo zaawansowany technologicznie w porównaniu z innymi krajami w świecie Naruto. Są tu koleje, sterowce, pojazdy ścieżne, generatory prądu, a pamiętajcie, że mówimy tutaj o czasach jeszcze pierwszego Naruto. Yukigakure. Dosłownie wioska ukryta w śniegu i znajduje się w kraju śniegu. Ninja tej wioski specjalizują się w manipulowaniu lodem. Poza tym wykorzystują zaawansowaną technologię, jak chociażby pancerz czakry, który chroni użytkownika przed większością ataków, jednocześnie wzmacniając jego umiejętności. I tak jak już mówiłem przy okazji opisywania kraju, są tutaj pociągi, sterowce czy lodowe bomby. Kraj dźwięku. Jest jednym z nowszych krajów, choć istniał już od jakiegoś czasu pod nazwą Kraj Pól Ryżowych. W anime Orochimaru podbił ten kraj i przekonał Daimyo Dźwięku, aby ten pozwolił mu założyć własną wioskę. Ten kraj był domem dla wielu klanów, które były wykorzystywane w beznadziejnej wojnie i wielu z nich dołączyło do Orochimaru, który miał pomóc im ożywić te klany. Otogakure. Dosłownie wioska ukryta w dźwięku. To wioska, której założycielem i liderem jest Orochimaru. Założył on ją pozornie po to, aby wykwalifikowani ninja mogli odnaleźć swój cel w życiu, nie będąc zobowiązani do podżegających wojnę 5 wielkich krajów. Lecz tak naprawdę zrobił to w celu zbierania ninja do jego eksperymentów. Otogakure tak naprawdę nie jest wioską, tylko siecią laboratoriów złożonych z różnych kryjówek rozsianych głównie po kraju dźwięku, ale nie tylko. W Boruto Otogakure jest już pełnoprawną wioską. Znane klany zamieszkujące tę wioskę to klany Shin oraz Fuma. Kraj Niebios. Został utworzony przez ninja z kilku krajów, którzy potrafili uformować swoją czakrę w mgłę, aby latać.
Mówiło się, że walczyli w II wojnie światowej, a jedna z ich wiosek została zniszczona przez Konohe, przez co po latach postanowili się zemścić i zaatakowali właśnie Konohe. Podobnie jak Kraj Śniegu, taki tutaj Kraj Niebios wydaje się mieć bardziej zaawansowaną technologię w porównaniu z innymi wioskami. Posiadają chociażby urządzenia pozwalające latać za pomocą skrzydeł, latające maszyny czy wyrzutnie kunajów. Były jeszcze mniejsze kraje, ale praktycznie nic o nich nie wiadomo. Są to kolejno Wyspa Benisu, Kraj Przodków, Kraj Dżemu, Kraj Niedźwiedzi, Kraj Ptaków, Kraj Pazurów, Kraj Demonów, Kraj Kłów, Kraj Kwiatów, Kraj Lasów, Kraj Miodu, Kraj Gorących Źródeł, Kraj Kluczy, Kraj Leków, Kraj Bagień, Kraj Gór, Kraj Szyi, Kraj Klusek, Kraj Rydaku, Kraj Rzek, Kraj Piasku, Kraj Ciszy, Kraj Kamieni, Kraj Herbaty, Tamten Kraj, Ten Kraj, Kraj Dolin, Kraj Warzyw, Kraj Fal, Kraj Wirów, Kraj Drzew, Kraj Księżyca, Kraj Morza i Roran. Amegakure. Dosłownie wioska ukryta w deszczu. Jest to mała wioska położona w nienazwanym kraju. W tej wiosce prawie zawsze pada deszcz. Ich ninja charakteryzują się porywczością i są często zatrudniani do wykonywania misji zabójczych. Wioska ta znajdowała się w nieciekawym położeniu, ponieważ graniczyła z krajem ognia, ziemi i wiatru, co powodowało, że była często wykorzystywana jako pole bitwy. Z tego powodu w Amegakure panuje surowa polityka, w której nawet odwiedzający podlegają szeregowi kontroli bezpieczeństwa i są pod stałą obserwacją. Jej liderem najdłużej był Hanzo, a następnie Pain oraz Conan. Wioska Bambusa. Mała wioska znajdująca się w kraju gorących źródeł. Otoczona jest oczywiście bambusami. Liderem wioski był Io. Wioska Kurtyny. Jest stolicą kraju ciszy oraz w tej wiosce znajduje się jedyny czarny rynek w regionie. Niektórzy z mieszkających tam ludzi desperacko próbują przetrwać, sprzedając nawet swoje opaski na głowę. Wioska Dai Dai. Jest to mała wioska zamieszkana przez członków klanu Yoimura. Wioska Drzew Genjutsu. Jest to nienazwana w anime wioska, ale tak ją się nazywa ze względu na to, że otaczają ją specjalne drzewa, które wywołują podobny efekt do genjutsu, chroniąc tym samym wioskę przed najeźdźcami. Mieszkańcy tej wioski używają specjalnych bomb chili, które przeciwdziałają efektom powodowanym przez te drzewa. Hoshigakure. Dosłownie wioska ukryta pośród gwiazd. Została założona przez pierwszego Hoshigake 200 lat przed rozpoczęciem serii i znajduje się w kraju niedźwiedzi. Jest to też jedna z najmniej znanych wiosek Shinobi w świecie Naruto. Choć w nazwie lidera widnieje Kage, to tak naprawdę nie jest uznawany za równego jakiemukolwiek Kage w historii. Dodatkowo z racji tego, że jest to filler, mamy tu sporo nieścisłości. Mówi się, że wioska została założona ponad 200 lat temu, tymczasem później okazuje się, że dopiero Hashirama i Madara stworzyli system wiosek i to właśnie Hashirama został pierwszym Kage. Wioska Wyjącego Wilka. Znajduje się w krainie leków i pierwotnie była osadą klanu Kodon. Utrzymywali się oni ze sprzedaży leków i skromnych usług shinobi. Również później wynaleźli specjalny niebieski ognisty proch, który po wystawieniu na działanie wody powoduje wielką eksplozję. Finalnie wioska ta ogłosiła, że jest neutralna wobec wszelkich konfliktów i zakończyła wszystkie usługi związane z shinobi, a nawet broń była tam zakazana. Wioska Inaho. Znajduje się w pobliżu wzgórz, na których porwano Genmai. I to aż tyle informacji o tej wiosce. Ishigakure. Dosłownie wioska ukryta w kamieniach, położona pomiędzy krajem ziemi i wiatru. W garach Hiden kilku terrorystów pochodziło właśnie z tej wioski. Wioska Jomae. Dosłownie znaczy wioska zamka i jest położona w kraju kluczy. Shinobi tej wioski są ekspertami w szpiegostwie w celu uzyskania informacji do negocjacji z większymi narodami. W tej wsi ninja są specjalnie do tego przeszkoleni, dając im w zamian specjalną technikę czytania w umyśle przeciwnika, a nawet lider tej wioski uznał, że lepiej zostać zabitym niż być wziętym jako zakładnik przez wroga. Wioska Kagero. Dosłownie wioska ciepłej mgły położona w kraju gór. 30 lat przed rozpoczęciem serii była w stanie wojny z Konohą. 3 miesiące po niespodziewanym ataku Hiruzena, Jirai i kilku innych ninja z Konohy ogłosili zawieszenie broni, jednak już 2 tygodnie później zostali zniszczeni przez shinobi z Tanigakure. Kusagakure. Dosłownie wioska ukryta w trawie. Nie znamy nazwy kraju, w którym jest położona, ale wiemy, gdzie się znajduje. Na wschodzie graniczy z krajem ognia, na północnym zachodzie z krajem ziemi, na północy z Takigakure i na południu z Amegakure.
Genin z tej wioski uczestniczył w egzaminie na Chunina zorganizowanym w Konohagakure, dlatego możemy zakładać, że obie wioski są ze sobą sprzymierzone. Mieszkańcy tej wioski są bardzo dobrzy w dyplomacji. Góra Katsuragi. To góra, którą posiada klan Tsuchigomo. Hotaru i Tonbi mieszkają właśnie na tej górze oraz jest ona otoczona dużą liczbą pułapek i barierą. Góra Myoboku. Dosłownie znaczy tajemnicza góra drzew. Jest to jeden z trzech wielkich niezbadanych regionów mędrców oraz miejsce, gdzie żyją wszystkie ropuchy, które przezywali Minato, Naruto czy Jiraiya. Jej liderem jest Gamamaru. Można się tam dostać sekretnymi ścieżkami z Konohy, jednakże zajmuje to miesiąc. Dużo szybszym sposobem jest użycie odwrotnego przywołania. Wioska Nadeshiko. Znajduje się niedaleko kraju wody. Jest położona na lekko zalesionym szczycie trzech masywnych i stromych wzgórz ustawionych w jednej linii oraz łączą je mosty. Jest to wioska matrylinearna, w której to kobiety muszą wyjść na zewnątrz i jeśli jakiś mężczyzna będzie w stanie ją pokonać, to wiążą się z nim jako godna osoba na zostanie ojcem. Jej liderem była Shizuka, a przedtem była przywódczyni o nieznanym imieniu. Jaskinia Ryuchi. Dosłownie znaczy jaskinia smoczej ziemi i jest jednym z trzech wielkich niezbadanych regionów mędrców oraz miejscem, gdzie żyją węże. Jej liderem jest mędrzec Biały Wąż. Można się do niej dostać w zaledwie kilka dni z Konohy, a nawet niektórzy zapuszczali się blisko niej nieświadomie, jednakże węże z tej jaskini podejmują środki ostrożności tylko wobec tych, którzy celowo próbują ją odwiedzić. Shangri-La. Wioska położona w Dolinie Kłamstw. Została zbudowana w jaskini na zboczu góry, tak aby ją ukryć oraz żadne drogi nie prowadziły do tej wioski. Była to przystań dla ludzi, którzy byli poszukiwani, a jednocześnie chcieli żyć własnym życiem, nie obawiając się łowców nagród. Aby to osiągnąć, mieszkańcy tej wioski używali techniki transformacji, aby zmienić swój wygląd. Mieszkańców tej wioski było tak mało, że każdy w niej znał każdego, jednakże nikt nie wiedział, jak wyglądają inni bez techniki transformacji. Finalnie została znaleziona przez Kakuzu i Hidana, którzy zabili wielu mieszkańców w celu odebrania nagrody, jednakże Ameyuki ostatecznie zniszczył całą wioskę poprzez zawalenie góry. Las Shikotsu. Dosłownie znaczy Las Wilgotnej Kości i jest jednym z trzech wielkich niezbadanych regionów mędrców, w której mieszkają ślimaki. Niestety poza tymi informacjami nic nie wiemy o tym miejscu. Shimogakure. Dosłownie wioska ukryta w mrozie, która znajduje się w kraju mrozów. Również nic więcej na jej temat nie wiadomo. Wioska Sugi. Dosłownie znaczy wioska cedrów i jest to wioska, której położenia nie znamy. Ninja Kumogakure kiedyś ukradli zwój zawierający tajne ninjutsu należące do tej wioski. Nie wiadomo co to za technika, jednakże najpewniej jest potężna z racji tego, że sam czwarty Raikage był zaangażowany w tą misję. Takigakure. Dosłownie wioska ukryta w wodospadzie, kolejna wioska, która znajduje się w nienazwanym kraju. Ta wioska zleciła Kakuzu zabicie Hashiramy Senju, co mu się nie udało, a po powrocie został za to ukarany. Kakuzu wtedy znienawidził niewdzięczne Takigakure, któremu poświęcił kończyny, więc gdy udało mu się uciec z więzienia, zabił starszyznę wioski, odebrał ich serca i uciekł, uprzednio zdobywając wiedzę na temat zakazanych technik tej wioski. Posiadali nawet przez pewien czas ogoniastą bestię zapieczętowaną w Fu, co czyniło ich jedyną wioską poza pięcioma wielkimi wioskami, w której znajduje się Jinchuriki, jednakże nienawidzili jej i cieszyli się, że została zabita. Poza tym są znani z tego, że potrafią wyprodukować wodę bohatera, która daje każdemu, kto ją pije, dziesięciokrotnie wyższy poziom czakry, jednakże kosztem zdrowia osoby. Taką wodę można stworzyć raz na 100 lat. Jej znani liderzy to Hisen, Shibuki i Senji. Wioska Takumi. Dosłownie wioska rzemieślników znajdująca się w kraju rzek. Została założona około 100 lat temu przez człowieka o imieniu Seimei, który jednocześnie jest jedynym znanym liderem tej wioski. Są znani z tworzenia broni, które są sprzedawane wioską na całym świecie. To było jednak też powodem tego, że za każdym razem, gdy stosunki między wioskami się pogarszały, to wioska Takumi była atakowana, aby odciąć potencjalnych wrogów od zapasów broni. Tanigakure. Dosłownie wioska ukryta w dolinach również znajduje się w kraju rzek. To właśnie oni zaatakowali wioskę Kagero 2 tygodnie po tym, jak zaprzestali walki z Konohą. Zabili oni wszystkich prócz Genno, który akurat w tym czasie był właśnie w Konoszce. Wioska Tsuchigomo. Jest wioską klanu o tej samej nazwie. Jej liderem jest szef, którego imienia nie znamy. Mieszkańcy tej wioski to osoby, które odmówiły podążania za Enno Gyoya na górę Katsuragi, o której mówiłem przedtem.
Tsukigakure, dosłownie wioska ukryta pod księżycem. Jej znanymi liderami są Tsukino i jej ojciec. Posiadają legendę, która brzmi następująco. W czasie wojny stało się to za sprawą wędrowca z daleka w wiosce ukrytego księżyca. Wielkie próby wytrwał w celu usunięcia zniszczeń w wiosce mimo wielu niebezpieczeństw. Miał wielkie serce i wolnego ducha, więc został ujawniony jako nasz heroiczny zbawiciel. Jego imię dzwoniło z czystością jego duszy, jak do łagodnego powiewu. Poza tym nic nie wiadomo. Uzushiogakure, dosłownie wioska ukryta w wirach. Znajdowała się w kraju wirów. Wioska była znana z technik pieczętujących do tego stopnia, że uległa całkowitej destrukcji podczas wojny. Ci, którzy przeżyli, rozproszyli się po całym świecie w celu znalezienia jakiegoś schronienia. Mieszkańcy tej wioski również charakteryzowali się żywotnością, dlatego nazywano ją też wioską długowieczności. Ta wioska też miała bliskie stosunki z Konohą, ponieważ klan Uzumaki i klan Senju są dalekimi krewnymi. Z tego powodu kamizelki, które noszą ninja, mają symbole Uzushiogakure. Klan Uzumaki był jedynym znanym klanem, który tam zamieszkiwał. Yugakure. Dosłownie wioska ukryta w gorącej wodzie. Znajduje się w kraju o tej samej nazwie. Jest wioską o mocno pacyfistycznym podejściu, a jej mieszkańcy nazywają ją wioską, która zapomniała o wojnach. Hidan, członek Akatsuki, pochodził właśnie z tej wioski i był przeciwnikiem jej poczynań, ponieważ uważał, że przemoc jest dobra, a nawet konieczna. Yugakure jest otoczone przez kilka różnych gorących źródeł, a w jej regionie można znaleźć wiele hoteli wypoczynkowych, w której mogą się zatrzymać goście. Yumegakure, dosłownie wioska ukryta wśród snów. Położona niedaleko granicy kraju ognia w głębokim lesie małego kraju o nieznanej nazwie. Jej liderem jest Enzo Tenro. Ninja tej wioski specjalizują się w potężniejszych wersjach techniki przemiany. Wioska najpewniej została założona przez klan Amagiri, ale klan Tenro zapieczętował bestię o nazwie Trzygłowy Obrońca, a następnie przejął kontrolę nad wioską, jednocześnie wygnając Amagiri. Wioska stała się znana z tego, że kontrolowała ogromną bestię strażnika, który był tak silny, że Konoha podpisała z nimi pakt pokojowy. Zamieszkujące je niegdyś klany to Amagiri, Hirasaka oraz Tenro. I to już wszystkie kraje i wioski. Podsumowując wszystko, jak widzicie, polityka w Naruto jest dość prosta. Najpierw są daimyo, następnie kage i liderzy najróżniejszych wiosek, a później ich podwładni. Tak naprawdę w Naruto jednak możemy odnieść wrażenie, że to kage mają najwięcej do powiedzenia, a daimyo jakoś się nie pokazują, ale to już inna kwestia. Natomiast jeśli mówimy o wioskach i krajach, to tutaj jest standardowo. Te najważniejsze są całkiem dobrze przedstawione. Oczywiście kraj ognia i Konoha najbardziej, ale cieszmy się, że wiemy też cokolwiek o innych krajach, bo równie dobrze moglibyśmy nigdy ich nie zobaczyć. Co do pytania, jak działa ich gospodarka, to odpowiedź jest tutaj najczęściej prosta. Nie zostało to w większości pokazane. W przypadku pięciu wielkich wiosek zostało to sprowadzone do ninja, którzy wykonują zadania, a w niektórych mniejszych wioskach dostajemy informacje, na czym zarabiali, tak jak to było w przypadku chociażby wioski rzemieślników, którzy sprzedawali bronie. I to by było na tyle. Jeśli interesuje Was więcej tematów Naruto, zapraszam jak co tydzień w niedzielę o godzinie 12. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!